Cześć wszystkim, z tej strony Kamil i po raz pierwszy Grzesiek. Jedziemy właśnie na Ultrace czy Altrace, czy jak to tam się wymawia, każdy mówi inaczej. Będą same Ferrarki, Lambo i tego typu samochody. Robiłem wszystko, żebyśmy się jakoś wpasowali w ten klimat, więc jedziemy Corsą. Ale hybrydą. Ale hybrydą, no właśnie. Także lecimy i zaraz widzimy się na miejscu. No dobra, jesteśmy półtorej godzinki wcześniej. Zaraz się okaże, czy zaparkujemy, ale generalnie polecam na pewno być sporo wcześniej. Przynajmniej tak było w tamtym roku. No dobra, udało się wejść, jest jakieś 4,5 tysiąca stopni. Idziemy znaleźć stoisko Car Verticala, bo jesteśmy tutaj na ich zaproszenie. Na ile stopni oceniasz pogodę? 48. Pomyliłeś się, jak ja powiedziałem przed chwilą 4,5 tysiąca. Nie, no, odczuwalna. Tragedia. I pewnie część z Was wie, że jestem fanem Mazdy, dlatego moje serce skradła od razu czerwona miata. Samochód sam w sobie wygląda fantastycznie, jeździ jeszcze lepiej, a ten egzemplarz jak widać został przygotowany w pełni profesjonalnie do driftu. Na ekranie umieszczonym z tyłu można było sobie obejrzeć fragmenty takich przejazdów i wyglądało to naprawdę kosmicznie. Natomiast obok Mazdy ustawił się Mercedes-Benz 300 z 89 roku, naprawdę fajnie odbudowany z takiego stanu, jak widzicie na zdjęciu. A zdjęcie to pochodzi z raportu Car Verticala i może to jest dobry moment, aby przedstawić Wam na szybko, czym w ogóle taki raport jest. Otóż bez względu, czy jesteście zainteresowani Ferrari, Mercedesem z 89 roku, czy może Oplem Corsa z roku 2015, to pobierając sobie raport Car Verticala poznacie historię samochodu, którym jesteście zainteresowani. I właśnie na przykładzie tej pięknej Corsy, na którą właśnie patrzycie, to jak widzimy w 2020 roku wyglądała ona sobie naprawdę fajnie, no ale prześledźmy sobie trochę bliżej jej historię. I jak widzimy zgadza się tu co prawda stan licznika kilometrów, który sobie cały czas rósł, ale samochód był uszkodzony i to dość poważnie. Patrzymy zdjęcia, no i patrzcie. Wyglądało to na przykład tak. Sprawa raczej gruba. Także ja w tym momencie na pewno już bardziej bym uważał, co prawda samochód nie był skradziony, ale możemy sobie też sprawdzić oś czasu. Jak widzimy w 2019 roku w Niemczech miało miejsce uszkodzenie. W 2020 roku samochód został zarejestrowany w Polsce i tak dalej. Możemy sprawdzić sobie specyfikację takiego samochodu, czy zgadza się wyposażenie i wiele innych rzeczy. I przypomnę Wam raz jeszcze, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie sobie 20% taniej. Także działajcie, a my lecimy dalej zobaczyć, co jeszcze ustawiło się wokół stadionu. To, co jest fajne na tej imprezie, to to, że spotkamy tu samochody od sportowego Ferrari przez auta tak spersonalizowane, że mają w środku barek po przerobionego Superba czy nawet Malucha. I myślę, że właśnie ten przekrój jest tutaj najważniejszy.
Sprawia on bowiem, że zwyczajnie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie myślicie, że Ultrace to jedynie sportowe samochody, a najlepiej stworzone do driftu? Na szczęście tak nie jest i właśnie ta różnorodność jest tutaj największą siłą. I uwaga, samochód mniej więcej w budżecie dla nas, chociaż pewnie i tak jest za drogi. Ale widzę, że full wypas, bo wentylowane fotele. Mniej więcej wygląda jak moja Honda po 3 latach. I teraz marka, która już niestety nie istnieje. Jedna z moich ulubionych, Sabina. Jest piękny. Co to jest w ogóle, ty mi powiedz? To jest Sab. Ja to widziałem. Kto się śmieje, że jeździsz Passatem? Pamiętajcie, aby wstawać codziennie o 5 rano, pracować, słuchać się szefa i spokojnie sobie zarobicie na GoPro i będziecie mogli takie samochody na Ultrace nagrywać. I proszę. Volkswagen Caddy. Może fajnie wyglądać? Kto powiedział, że Porsche GT3 nie da się zabrać nart? Faktem, że nic więcej nie weźmiecie, ale narty są. A jajka to usparzymy. Twoje. Ale kolor na ciebie. Nie, cycki są już. Twoi koledzy tam są, weź się odkręć. Mówisz, że sam przyjechałeś. No i fajnie. Taki mam w domu, tylko nie założyłem. Jak się podobało? Podobało się. Pogoda spoko, trochę za ciepło. Mało było Lambo, mało było Ferrarek, mało było Porsche w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale dużo więcej takich mega przerobionych, zwykłych samochodów, co mi się w sumie podoba. Mi też się podoba. Fajnych kilka samochodów z Japonii. To mi się podobało. Saby były. Saby. W tamtym roku nie widziałem. Volvo. Tak. No i też moje stare i nowsze. To też i moje ukochane Alfy. I super był taki zrobiony. Nie, no mega fajnie, tylko że jest tak gorąco, że tragedia. No i ludzi trochę za dużo, ale... Jak możemy coś doradzić i chcecie stanąć na tamtym parkingu, to przyjeżdżajcie z 1,5 godziny wcześniej i parking kosztuje 100 zł. Ale można też stawać na ścieżce rowerowej i na chodniku, bo tak staje większość ludzi, także... Tak, i wtedy mandat nie można, 50 zł, ewentualnie stówka, więc... I tak się opłaca. Chyba, że blokady zakładają, ale to zaraz zobaczymy. Może nie. A jeszcze jest mega dużo ludzi z zagranicy. Niemcy, Czesi. Kto jeszcze jest? Litwini. Mega dużo po prostu. Znaczy generalnie jak ktoś myśli, że w Polsce ludzie nie interesują się motoryzacją, to jest błędź. No to znaczy na targi nie chodzą, ale tu przyjeżdżają. Mega dużo ludzi. Generalnie były tu całkiem niezłe samochody, ale... Najlepszy jest. Nie ma to jak
chciałem powiedzieć stara, ale nie jest stara, chciałem powiedzieć dobra, ale nie wiem, czy jest dobra. Nie, jest bardzo dobra. Ale... Corso Hybrid, człowiek! I do Warszawy.